widzowie, jestem w moim domku, tylko zobaczcie, jestem samotny! Nikogo tutaj nie ma! Sprawdzę teraz mój telefon, widzowie, i chwileczkę, dostałem w tym momencie chyba snapa od Pipka! Uwaga, widzowie, sprawdźmy to i uwaga, siema, chce się ktoś ze mną pobawić? Jestem na placu rozrywki. Ej, chwileczkę, ja odpiszę Pipkowi, bo mi się akurat nudzi. Dobra, wiecie co, zrobię sobie selfie tutaj i napiszmy: siema, Pipek, ja bym chciał. I musimy poczekać, aż on nam odpisze. I uwaga, w tym momencie mi odpisał. Uwaga, sprawdźmy. Sorry, Luczek, ale nie chcę się z tobą bawić i w ogóle zaraz idę do domu. Ej, co? Jak to Pipek nie chce się ze mną bawić? Ej, ja mu wysłałem wiadomość. Dobra, musimy szybko do niego pojechać, przecież Pipek to jest mój kolega. Muszę wsiąść w moje auto i oczywiście pojechać na ten plac zabaw. I uwaga, jesteśmy, wow, ej, chwileczkę, dobra, zaparkujmy tutaj auto. I Pipek, chcesz się ze mną pobawić? Czemu mi tak napisałeś? Luczek, co ty tutaj robisz? Ja właśnie idę do domu, super się tutaj bawiłem, ale wiesz co, mam już dosyć. Jak to dosyć, Pipek, dlaczego? Nie chcesz się ze mną pobawić? To może razem się przejedziemy na tej wielkiej kolejce. Nie, Luczek, ja już tutaj byłem, cały dzień się bawiłem z moimi kolegami i wiesz co, teraz mi się już nie chce, wracam do siebie na chatę. No nie, widzowie, czy wy tu widzicie? Mój przyjaciel mnie zostawił i pojechał sobie do domu. Ej, to było strasznie niemiłe. I zobaczcie to, Pipek akurat pojechał do swojego domu, a ja do mojego. Wiecie co, jestem trochę wkurzony. Nie chce mi się gadać z Pipkiem. Dlaczego on jest takim głupim kolegą? No nie. Ale w sumie mam plan, widzowie. A co gdybym go przestraszył, tak? Ej, właśnie, przecież jest teraz taka postać Catnap. A jakbym robił oczywiście snapy i mu je wysyłał, to by się przestraszył. Więc dobra, idę się teraz tutaj zmienić w Catnapa. I boom, widzowie, zobaczcie jak ja wyglądam. Jestem Catnap. Tak, bym dostraszyć Pipka, no chyba że, czekajcie, wysłał mi na moim telefonie coś innego. Chcę zobaczyć, co on mi wysłał. I w tym momencie robię imprezę, wbijajcie do mojego domu. Ej, Pipek to wysłał, chwileczkę, czy wy to widzicie? Ja też bym chciał być na tej imprezce. Dobra, wiecie co, może nie straszmy go jeszcze, tylko chodźmy zobaczyć, co on będzie mówił. Może go podsłuchamy, o tak, to by było takie mocne. Patrzcie na jego chatę, jaka ona jest wielka, hehehe. Ale było blisko, zobaczcie, tutaj stoi Pipek. O ja, a ja jestem za autem, jako straszny Katna. Halo, Luciska, wbijajcie do mnie na chatę, mega imprezka, bez Luczka, ale się będziemy super bawić. Ej, chwileczkę, bez Luczka, przecież to było takie niedobre, dlaczego on mówi, że beze mnie? No dobra, idę do domu, ale będzie super, wahoo! Ej, Pipek poszedł do domu i zobaczcie, nie zamknął za sobą drzwi, hehehe, o tak, a Catnap się patrzy na to. Ponieważ ja chcę oczywiście zobaczyć, co Pipek będzie robił w domu. Ej, on chyba czeka na gości teraz. Jeju, czemu nie przechodzi? Trochę mnie to denerwuje, ale może muszę im dać więcej czasu. Ej, dobra, mam pomysł, widzowie, zróbmy pierwszego pranka na Pipku, a mianowicie zamknijmy te drzwi i zacznijmy dzwonić do drzwi, hehehe. Zaraz, czekaj, ktoś dzwoni za drzwi, to pierwszy gość, halo, już ci otwieram, poczekaj na mnie. O tak, widzowie, ukryjmy się, my jako straszny Catnap i zobaczymy, co Pipek zrobi, jak zobaczy, że nikogo nie ma. Halo, jest tu ktoś? No ej, nie przesadzaj, kto tutaj jest? No nie ukrywaj się, nie mogę, czy mi się przewidziało? Nieważne, zamykam te drzwi i idę do siebie. Właśnie to, widzowie, Pipek idzie, a on jeszcze nie wie, że to jest straszny Catnap, a w tym momencie zachodzi słońce i będzie noc. I świetnie, w tym momencie już jest noc i mogę zacząć straszyć mojego kolegę. W takim bądź razie zobaczmy, co on robi. Ej, on chyba wysłał jakąś wiadomość na snapie. Hehe, sprawdźmy to, dobra. Uwaga, wejdźmy sobie i zobaczmy. O, Pipek coś wysłał, uwaga. I jestem na basenie, wbijajcie ludzie, sobie będzie super. On zaprasza wszystkich, tylko nie mnie, Luczka. Hehehe, oczywiście Catnapa też nie zaprasza, ale dobra, widzowie, mam pomysł. Ponieważ wejdziemy tutaj tyłem. Tak, zobaczcie, weźmy się. A, trzeba wkraść, widzowie, tylko jego mur jest bardzo wysoki. Może da się otworzyć jakoś te drzwi. I tak, widzowie, zobaczcie, wchodzę tyłem do Pipka na basen. Jestem ciekawy, czy stąd będę go widział. Ale jest super ciepła woda, wuhu, to się będę dobrze bawić. Tylko czemu nikt nie przyszedł? No nie, zaprosiłem tyle osób. Hej, bardzo dobrze, że do Pipka nikt nie przyszedł. Wiecie co? Ej, mam pomysł, wyślę mu snapa. Tak, zrobię tutaj zdjęcie, widzowie, i to będzie selfie z Pipkiem. Zobaczcie to, uwaga, zrobiłem fotę ze strasznym Catnapem. Tak, i napiszmy mu się. Ema, mogę wpaść na imprezkę? Ale to będzie mocne, dobra, jestem ciekawy, jak Pipek na to zareaguje. Wysłałem mu to, ej, dobra, to będzie mega straszny prank. Dostałem jakiegoś snapa, ciekawe od kogo. O, co to jest? Dlaczego on chce wejść na moją imprezkę? I czy on przypadkiem nie zrobił mi zdjęcia, kiedy byłem w basenie? Ej, tak, widzowie, on zaraz mnie zobaczy, tylko jestem ciekawy, czy on tutaj przyjdzie. On jest gdzieś tutaj za murem, w tamtym miejscu robił zdjęcie.
Ej, kim ty jesteś? Pokaż się! O nie, widzowie, szybko uciekam. Jestem ciekawy, czy on mnie zobaczy z końca. Oby mnie zobaczył. Ja nie mogę. Halo, kim ty jesteś? Ej, widziałem jakąś fioletową postać. Kto to jest? I dlaczego te drzwi są otwarte? No nie, muszę je zamknąć. O tak, Pimpek zamknął drzwi w tym momencie. Zobaczcie to. Ej, a w sumie tutaj wejdźmy drugą stroną. Zobaczymy, co Pimpek robi. Ojeju, jakie to było straszne. Kto to mógł być? Na szczęście mogę zamknąć wszystkie drzwi i ukryć się gdzieś może w biurze. Tam mnie na pewno nikt nie zobaczy. Gdzie on idzie, widzowie? Ej, widzę go. On idzie tutaj. Tylko gdzie on teraz pójdzie? Zamknąłem wszystkie drzwi za sobą. Dobra, teraz będzie bezpiecznie. Tutaj przynajmniej mogę się zrelaksować. Ej, faktycznie. Dobra, zobaczcie. Pimpek jest tak blisko mnie. On jeszcze nie wie, że ja naprawdę będę go straszył. Dobra, patrzcie. Ustawia się tutaj koło Pimpka. O, tak bardzo blisko. Ale to będzie mocne. Dobra, czekajcie. I oczywiście wezmę sobie telefon w rękę szybko i spróbuję zrobić sobie selfie z Pimpkiem. O ja, czy wy to widzicie? Przecież to jest takie straszne. Zobaczcie to. Oh my god. Dobra, zróbmy tą fotę, widzowie, i wyślijmy mu zdjęcie. Tak, napiszmy: siemaneczko, Pimpek, chcesz się zabawić? O nie, dobra. Wyślijmy to jeszcze raz i oczywiście zobaczmy jego reakcję szybko. Musimy odejść stąd i zobaczymy, jak on będzie oczywiście tutaj patrzył. A, szybko. Kolejny snap. Ciekawe, co tym razem. Zaraz. O, o, to jest straszne. Czemu on mnie widzi? To jest jakaś zła postać. Nie, ja się nie chcę zabawić. Bo ja, widzowie, Pimpek zaczyna trochę się bać, ale to jest śmieszne. Dobra, za chwilę wejdziemy do jego domu. Ale mam przewalone. No nie, co teraz mogę zrobić? Szybko otwieram szufladki. Gdzieś to miałem. Dobra, teraz to mam. Haha. Pokonam cię, intruzie. Tylko musisz mi się pokazać. O, chwileczkę, widzowie. On ma w tym momencie pistolet. O, nie. Dobra, to jest na serio za mocne. Jak on mnie trafi pistoletem, to będzie lipa. Dobra, musimy poczekać tak, żeby Pimpek oczywiście poszedł jakąś inną stroną. A ja, czekajcie, czy mogę wejść tutaj do środka do domku? Chyba niezbyt. Muszę znaleźć jakieś wejście. Wejdę tędy, tak, głównym wejściem. I uwaga, schowam się tutaj, widzowie, w kuchni. O tak, jestem ciekawy, czy Pimpek teraz będzie się mnie bał. Na szczęście chyba tego intruza tutaj nie ma. Wszystkie drzwi zamknąłem. Mogę sobie w spokoju odpocząć. I zobaczcie to, widzowie, Pimpek w tym momencie ogląda telewizję. O ja, dobra, podejdę do Pimpka tak blisko i chwileczkę. Dobra, napiszę mu wiadomość, żeby poszedł spać i nie robił imprez. Ale to będzie śmieszne, dobra, patrzcie to. Jestem dosłownie za Pimpkiem, jakie to będzie zdjęcie. Zobaczcie, dobra, szybko. A, uciekamy tutaj i napiszmy mu teraz: Pimpuś, lepiej idź spać, bo będę cię prześladować. Tak, to będzie takie śmieszne, widzowie. Przecież on się tak przestraszy. Wyślijmy mu to, widzowie. I uwaga, zobaczmy jego reakcję. Przecież on będzie taki przestraszony na śmierć. Om, niom, niom, zaraz. Kto do mnie znowu wysyła snapy? Co to ma niby być? To jest naprawdę przerażające. Jak to iść spać? I dlaczego on zrobił zdjęcie tuż za mną? To jest niemożliwe! Ha, widzowie, czy to widzicie? To jest takie śmieszne. Dobra, Pimpek, nie chciałeś mnie zaprosić, Luczka, to teraz masz. To jest jednak straszniejsze, niż mi się wydawało. On pewnie gdzieś tutaj jest. Ja na to nie pozwolę. Muszę się schować na górze. Ten dom nie jest bezpieczny. Hehehe, widzowie, Pimpek położył się na górze. Chyba idzie do spania. O, tak. A my sobie wybierzmy teraz jakiś przedmiot, widzowie, straszny. Na przykład taką kosiarkę, widzowie. Czy wy mieliście kiedyś kosiarkę w domu? I widzowie, jeżeli go zobaczymy za chwilę, to go przestraszymy z kosiarką i zrobimy sobie zdjęcie. O, mio, mio, ale sobie dobrze śpię. To był straszny dzień. No ja, Pimpek się bał tego dnia, ale widzowie, to jest idealny moment, żeby oczywiście postraszyć go. Hehehe, będzie mieć słodkie sny. Haha, czy wy to widzicie? Katnap z kosiarką w domu? To oczywiście jest normalne, tak. A teraz jeszcze, o, chwileczkę, to jest chyba trochę dziwne. Ja leżę z Pimpkiem jako zły katnap, ale wiecie co? Zrobię sobie selfie z Pimpkiem, tak, i mu to wyślę. O tak, straszny katnapik lubi selfie. Tak, dobra, w takim razie, widzowie, mam pomysł, tak, żeby go zobaczyć. O, wiem co, pójdę sobie oczywiście tutaj na balkon i wyślę mu tą fotę. Czekajcie, usiądę sobie na luzie i teraz napiszę tutaj: cześć, Pip. Napiszę: o nie, słodko śpisz. O tak, to będzie takie dobre. Uwaga, dajmy mu to i jestem ciekawy jego reakcji. O, kto do mnie dzwoni o tak późnej godzinie? O, Snapchat, tylko zaraz. To jest straszne. Czy ten ktoś był na moim łóżku? Nie, jak to się stało? O tak, widzowie, patrzcie, to Pimpek zaczyna się bać. Dobra, to jest takie dobre. Ej, ja jestem ciekawy, co on teraz zrobi, przecież ono szaleje. Ten dom jest nawiedzony, ktoś tutaj jest i cały czas wysyła mi snapy. To nie jest normalne, muszę wziąć sprawę w swoje ręce. Ej, chwileczkę, on teraz lata z jakimś pistoletem, to jest chyba trochę straszne. Dobra, wiecie co, musimy zrobić coś innego. Dobra, może powiedzmy mu, że chodź się spotkać. O, tak, żebyśmy się spotkali razem. Dobra, wtedy z nim porozmawiamy, ale musimy iść w jakieś straszne miejsce. Gdzie on ma coś
strasznego w swoim domu. Tak, schowajmy się tutaj, widzowie, zobaczmy, zróbmy mu fotę, żeby się spotkać. Nie wiem, gdzie to jest, ale dobra, zróbmy, czy to jest w jego, o, garażu takim drugim. Dobra, w takim bądź razie zróbmy sobie fotę i napiszmy przyjdź do garażu, hehehe. Oj, wyślij mu taką fotę, dobra. Przyjdź do garażu, przyjdź i wyślijmy mu to. O, tak, jestem ciekawy jego reakcji, to będzie takie śmieszne, ja nie mogę. Dobra, gdzie ty jesteś? Pokaż mi się. O, nigdzie go nie widzę, ale dostałem kolejnego snapa. Zaraz, iść do garażu? Jak to? On naprawdę tam jest? No nie, teraz mi nie uciekniesz, ale jestem przygotowany. I czekajcie, czy ja tam nie widzę fioletowej postaci? O tak, widzowie, zobaczcie, jak my stoimy do ściany. Przecież jak się obrócę i Pimpek zobaczy mój uśmiech, to się na pewno przestraszy. A wezmę jeszcze, widzowie, szybko na szybkości kajdanki. O tak, i go uwięzimy, więc chwileczkę. W tym momencie na pewno mi się to uda. O tak, odwróćmy się. Cześć, Pimpek, to jestem ja, Katnap. Nie, co ty tu robisz? To ty mi wysyłałeś te snapchaty? Jakim cudem ty weszłeś do mojego domu? Jestem strasznym Katnapem i tylko chcę cię uwięzić. Chodź tutaj. Ała! Chodź tutaj, Pimpek, teraz cię porywam. Co ty mi zrobiłeś? Nie mogę się ruszyć. Jestem związany kajdankami. O tak, wziąłem cię teraz na barana, Pimpek. I tak, nie jesteś takim kolegą dla swojego przyjaciela Luczka? Nie, przepraszam, skąd ty o tym wiesz, Katnapie? Ja po prostu miałem go dosyć, bo już dużo czasu z nim spędzałem. Teraz chciałem spędzić z kimś innym. Ale twój przyjaciel Luczek jest najlepszy, a ja dostałem zlecenie, żeby cię postraszyć. Co to jest wina Luczka? Przepraszam cię, Katnapie, proszę, odłóż mnie. Co ci dał Luczek? Ja dam ci więcej pieniędzy. Nie chodzi o pieniądze teraz, w tym momencie idziemy nad wodę, tak? I za chwilę wrzucę cię do niej, zobacz, jak tu będzie głęboko. Proszę, wszystko tylko nie to, ja nie potrafię pływać, zostaw mnie! O nie, Pimpek, teraz tak nie będziemy gadać, dla twojego kolegi nie byłeś taki dobry. I teraz jesteśmy na skraju, ten park rozrywki miałeś się na nim bawić swoim kolegą, a tak to musisz teraz ty tam wskoczyć. Proszę, Katnapie, wszystko tylko nie to, ja naprawdę nie potrafię pływać, ja się utopię, przepraszam, Luczka, ja już nie będę nigdy tak mu robić. Tak? A zaprosisz Luczka na jego, na twoje urodziny jakieś albo imprezę? Tak, oczywiście, zapraszę go na każdą imprezę i będę z nim się codziennie bawić, tylko proszę, nie wrzucaj mnie do tej wody! No dobra, w takim razie odpuszczam ci, na razie! Jak to, Katnapie, to tyle? Naprawdę? O ja, widzowie, dobra, szybko umywamy się i załatwiłem sobie, widzowie, imprezki u Pimpka, ale ekstra!